Cześć! Jakiś czas temu w jednym z moich ostatnich daily vlogów pokazywałam, że robię porządki w szufladzie z kosmetykami kolorowymi. No i co? Pod filmem padło trochę zażalenie, że nie omówiłam tych kosmetyków, że nie powiedziałam czegoś więcej na temat tych kosmetyków makijażowych. Ale muszę to przyznać, że od jakiegoś czasu też dopytujecie mnie na Instagramie o mój makijaż, czyli o kosmetyki kolorowe, które używam, które się mnie sprawdzają, jakie stosuję, co i jak. No i w sumie to wpadłam na taki pomysł, że mogłabym zrobić taki film, gdzie trochę bym Wam opowiedziała o tych aktualnych kosmetykach, które stosuję w moim makijażu, co się rzeczywiście u mnie sprawdza. Więc zrobimy sobie przegląd tej szuflady makijażowej. Ten, kto mnie zna, ten, kto mnie śledzi tutaj w moich mediach społecznościowych już od jakiegoś czasu, doskonale wie, że ja jestem osobą, która przede wszystkim stawia na pielęgnację. Dla mnie najważniejsze jest pielęgnacja i kosmetyki pielęgnacyjne. A jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, no to mam takie podejście, że to jednak ten minimalistyczny makijaż to jest to, co ja lubię, na co stawiam, na co zwracam uwagę. Też nie mam masy tych kosmetyków. Nie jestem osobą, która zbiera kosmetyki kolorowe i o tym mówię od wielu, wielu lat. Więc, żeby nie przedłużać, zapraszam do tej mojej szuflady. Idziemy na ten przegląd tych kosmetyków kolorowych. No dobrze, będę po kolei wyciągać i omawiać, co ja tutaj takiego mam i co stosuję. Zaczynamy od twarzy. Na początek filtry. Aktualnie stosuję właśnie ten filtr z kolorem od marki SVR, o którym już nie jeden raz opowiadałam. Mam tutaj również filtr, który jest bez koloru, również SVR. Mam w mojej szufladzie kolejny zapas, żeby nie było następnego filtra, ale mam oczywiście podkłady. I wśród podkładów, które mam, stosuję na różne okazje, ale też na przykład do nagrywania filmów i nie tylko, podkład marki Lancôme, który bardzo dobrze u mnie się sprawdza i też go Wam gorąco polecam. To jeśli chodzi o podkłady i skórę twarzy w makijażu, tak to właśnie wygląda. Na okres letni rezygnuję z podkładów, zimą wracam do podkładów lub też stosuję na specjalne okazje. Następnie puder. Puder utrwalający. Aktualnie stosuję puder od marki Eisenberg, który ma bardzo fajny skład i jest to naprawdę bardzo fajny puder. Super się u mnie sprawdza, niesamowicie wygładza skórę, nie zostawia takiego efektu maski. Naprawdę jestem z niego zadowolona. Polecam Wam, jeśli lubicie takie bardziej luksusowe, selektywne marki, wypróbować właśnie ten puder transparentny. On też występuje w kolorze od marki Eisenberg. Poza tym zobaczcie, on też jest wyposażony w taką szczoteczkę, taki. No, bardzo fajny aplikator i jest na takiej gąbeczce. O, więc nic Wam się tutaj nie wysypie. Świetnie przemyślane z lusterkiem, bardzo fajny puder. I idziemy na okolice oczu, czyli korektory. Mam ich tutaj kilka, a tak naprawdę są to przede wszystkim zapasy. I tak, stosuję już od kilku dobrych miesięcy korektor od marki Sisley. Właśnie ten w odcieniu 1,5 to jest taki korektor, który ma też działanie pielęgnujące i jestem z niego bardzo zadowolona, na pewno do niego wrócę. Mam również korektor cięższy, mocniejszy, takie mocniejsze krycie, żebym to, tak bym to powiedziała. Co to za muszka mi tutaj lata? Muszka, muszka, wybaczcie. I to jest korektor od marki Anastasia. W takim ciemniejszym odcieniu ja tutaj mam numer 9. Korektor, który stosuję tylko na wyjątkowe okazje, na przykład właśnie w okresie letnim, kiedy moja skóra jest nieco bardziej opalona. A tak naprawdę, tak jak mówię, od kilku dobrych miesięcy jest to korektor od marki Sisley. I mam tutaj w zapasie jeszcze dwa korektory, również od marki Sisley, z taką kuleczką. O, widzicie to? O, może to będziecie widzieć lepiej. Nie stosowałam ich jeszcze, więc też wypowiedzieć się nie mogę. I dwa korektory, które też mam w zapasie, których jeszcze nie stosowałam, od marki Max Factor. Podobno są super. Jak przetestuję, to dam Wam znać. No dobrze, co do utrwalenia korektora pod oczy. Puder.
puder od marki Laura Mercier. I powiem Wam szczerze, tak jak nie lubię pudru tego do twarzy od Laura Mercier, to ten pod oczy jest genialny, jest cudowny, jest bardzo delikatnie zmielony, niesamowicie delikatny w okolicy oczu. Mimo tego, że jest on biały, to na skórze zachowuje się jak transparentny i on ma też w składzie takie bardzo delikatne drobinki, przez co też daje taki efekt rozświetlenia. Nie zbiera się w zmarszczkach, nie podkreśla korektora, nie przesusza skóry. Bardzo dobry, choć drogi, ale bardzo dobry puder do stosowania w okolicy oczu. No dobrze, to teraz przechodzimy do tej części, czyli mam tutaj róże, bronzery i rozświetlacze. To są trzy produkty, które stosowałam w ostatnim czasie bardzo namiętnie i regularnie i w sumie to nadal jeszcze je stosuję. I mamy tak, bronzer, proszę bardzo, od Kylie w odcieniu 300. Za chwilę go troszeczkę chyba zmienię i przejdę na inny bronzer, zaraz Wam pokażę, który. Do tego róż do policzków od marki Sisley w odcieniu 04 Golden Rose i to jest piękny taki, nie wiem czy to będzie dobrze widać, róż w połączeniu ze złotem. Czekajcie, zrobię Wam swatcha. O, zobaczcie, widzicie te takie złote drobinki? No wygląda to cudownie na skórze, jeszcze w połączeniu z bronzerem. Naprawdę piękny efekt, zwłaszcza na lato i właśnie od jakiegoś czasu stosuję ten róż w okresie letnim. I rozświetlacz, z którego też za chwilę zrezygnuję, bo będzie już dla mnie za jasny, czyli 0,60 również od Kylie. O, też ma przepiękny odcień takiego delikatnego złota połączonego ze srebrem. A, na co przejdę? Na rozświetlacz, doskonale wiecie, że ja kocham te produkty od marki Estée Lauder, właśnie seria Bronze Goddess. Czekajcie, czekajcie. O, proszę. Piękne złoto. No i ten zapach. I to jest odcień 02, czyli Solar Crush. A z kolei bronzer, z którego będę korzystać, jest to bronzer od marki Dolce & Gabbana, który kupiłam w zeszłym roku. On jest nieco ciemniejszy od tego, który Wam przed chwilą pokazałam właśnie od Kylie. Ale też bardzo ładnie wygląda na skórze. Z kolei zimą stosowałam róż do policzków od marki Estée Lauder w odcieniu 210 Pink Tease. Też już pokazywałam go niejednokrotnie. To jest taki piękny, delikatny, różowy kolor. Tutaj mam jeszcze w zapasie coś takiego, ale to opowiem Wam o tym może już niedługo. Z gąbeczką. Bardzo, bardzo ciekawy produkt. Na razie więcej nie zdradzę. I oczywiście mam tutaj zapas róż do policzków od Kylie w odcieniu 334, takiego delikatnego różu i paletkę do brwi od Estée Lauder. Więc tak naprawdę tutaj w tej części trzymam właśnie te produkty, ale cały czas stosuję. Ostatnio te, o których Wam powiedziałam, no i za chwilę przejdę też na te nowości. Tutaj też widzicie paletkę do oczu, paletkę cieni, jedyną, którą mam. Zobaczcie, tak wygląda zużycie, delikatne róże, złoto i brąz. W zupełności mi wystarcza ta paletka od Tarte, jest ogromna i mam jeszcze jeden cień, który używam od marki Dear Dahlia i to jest odcień, wybaczcie, ale nie widzę jaki tu jest numer, no dobra, pokażę Wam jak on wygląda, to jest cień kremowy, nakładam go dosłownie odrobinę na powiekę, o widzicie to? Taki no, brokacik różowo-fioletowo-złoty, ale przepięknie wygląda na powiekach. Więc jeśli chodzi o cienie, to jest tego tylko tyle i powiedziałabym, że aż tyle, więcej nic mi nie potrzeba.
No i dobrze, lecimy dalej z przeglądem moich kosmetyków kolorowych, makijażowych. Ta część, czyli produkty dalej do oczu i tutaj mamy produkty do brwi, a dokładnie taki żel bezbarwny od Anastazji, który stosuję już od dłuższego czasu. Uwielbiam i na razie nie zamierzam wymienić na nic innego. W zeszłym roku chyba zużyłam 4 opakowania, tak mi się wydaje, więc mamy tutaj żel. Następnie cień do brwi od marki Inglot. Też mam takie zużycie, więc całkiem spore. Mam jeszcze coś takiego, to też jest cień i maskara w jednym od marki Eisenberg, ale używam sporadycznie. Natomiast ten kosmetyk też już bardzo dobrze znacie z mojego kanału, czyli baza od marki Eveline, biała pod tusz do rzęs. Tusz do rzęs, który już mi się prawie skończył, ale jest naprawdę fajny, ciekawy, od marki Douglas, z bardzo fajną szczoteczką, bardzo ładnie wygląda na rzęsach, natomiast ma jeden duży minus, a mianowicie to, widzicie, ściera się tutaj, ściera się tutaj cała ta nakrętka i bardzo mnie to irytuje, bo później mam całe brudne palce. Więc to jest na pewno jego minus, chociaż cena bardzo dobra. Następny tusz to jest tusz od marki Yves Saint Laurent i też naprawdę fajny tusz, też robiłam ostatnio na jego temat reela na moim Instagramie, polecam zerknąć. Mam tutaj również najnowszy tusz od Kylie, ale jeszcze go nie stosowałam, więc też nie mogę się na jego temat wypowiedzieć, czyli jak widzicie mam zapas i mam tutaj również liner w takim pisaczku od marki Estée Lauder, po który bardzo rzadko sięgam, ale mogę Wam go polecić, bo jest też naprawdę fajny, długo się utrzymuje i fajnie się nim pracuje. Jeśli chodzi o oczy, to tutaj mam jeszcze taką małą szufladkę, gdzie mam kredki. Tak, białą kredkę od NYX, którą stosuję w takich mocniejszych makijażach. Mam dwie kredki od marki Sisley, wyostrzyło, tak jest, czyli klasyczną czarną i bardzo ładną, klasyczną, taką niebieską, turkusową. I mam jeszcze jedną kredkę od marki Estée Lauder w takim ciemnym, szarym kolorze. Też naprawdę bardzo fajna kredka i bardzo ładnie wygląda na oczach. Więc tak naprawdę oczy mamy już zrobione i skórę twarzy mamy zrobioną, czyli widzicie, tu mam filtry, podkłady, tutaj mam pudry, tutaj korektory, tutaj następnie mam tusz do rzęs i produkty do brwi, tutaj mam całą przegródkę bronzerów, rozświetlaczy i róży, tylko tyle produktów, jeśli chodzi o cienie i została nam ostatnia kasetka, czyli pomadki. Wyciągnęłam sobie z tej tutaj kasetki pomadki, żeby Wam pokazać co i jak, żeby było szybciej. I teraz tak, tutaj mam pomadkę, którą bardzo lubię, od marki Sisley, numer 28. Przepiękne opakowanie i taki koralowy, ładny kolor czerwieni. Bardzo lubię go na lato, kiedy skóra jest lekko opalona. Zimą nie stosuję, ponieważ przy bardzo jasnej karnacji zęby wyglądają na żółte. Ale za to latem wygląda super. I jeszcze mam jedną pomadkę od marki Sisley z tej samej serii w numer 29 i to już jest taka piękna, mocniejsza czerwień. Bardzo ładnie też wygląda na ustach i można stosować ją przez cały rok. Także dwie pomadki od Sisley. Następna pomadka jest to... Jest to Chanel i to jest pomadka, którą bardzo często pytacie, kiedy mam ją na ustach, co to takiego jest. No i to jest właśnie 482 w takim pięknym kolorze. Tutaj kamera niestety troszeczkę przekłamuje i ten kolor wygląda na jaśniejszy, ale to jest taki dosyć ciemny, bardzo ładny róż z takim, powiedziałabym, niebiesko-fioletowym też pigmentem, przez co wygląda niesamowicie ładnie na skórze. Kolejna pomadka, po którą sięgam, na skórze, na ustach. Kolejna pomadka, po którą sięgam bardzo, bardzo sporadycznie, ale lubię ten kolor. O, widzicie? To jest właśnie ten fiolet, czyli marka Estée Lauder i numer 404.
Dwie kolejne pomadki od marki Estée Lauder. To była chyba jakaś limitowana edycja. Pomadka w odcieniu 220 i to jest taki brudny, taki chłodny róż. O, może tak, chłodny róż. I następna pomadka. Podobno jeden z kultowych odcieni, jeśli chodzi o pomadki od marki Estée Lauder, czyli 320. I to też jest taki czerwony, lekko koralowy odcień. Też bardzo ładnie wygląda na ustach. No i teraz mam dwa zapasy, których jeszcze nie stosowałam, czyli taki oto fajny błyszczyk do ust od marki Morphe. Nie wiem, jak będzie wyglądał, jeszcze go nie używałam. Tak jak mówię, jest to zapas. I coś, co jest nowością w ofercie Kylie, czyli kremowa pomadka. Też jeszcze jej nie używałam, ale pokażę Wam, jak wygląda i jaki ma kolor. W ogóle bardzo ładne opakowanie. O, zobaczcie, z tym takim charakterystycznym grawerem. A odcień nudziak. Ja co prawda nie stosuję takich kolorów na moich ustach, ale pomyślałam, że przetestuję, zobaczę, jak będę w nim wyglądała. Także bardzo ładny kolor, już Wam mówię, jest to odcień 333. I słuchajcie, tyle jeśli chodzi o moją szufladę makijażową. Tutaj mam jeszcze o, takie osłonki na pędzle, bibułki, dodatkowy sanitizer, jak to się mówi po polsku, taki płyn antybakteryjny. Tutaj mam pompeczkę do podkładu. Tutaj mam również, o, proszę bardzo, temperówki. No i koniec, koniec! Teraz już widzicie, jakie mam kosmetyki makijażowe, jakie kosmetyki stosuję i używam je cały czas. Skończę jedne, biorę się ze zapasy, nie mam nic więcej, więc od razu zaznaczam, żeby nie było. A więc jak będziecie pytać, to przede wszystkim te produkty mam dzień w dzień na swojej twarzy. No i teraz wszystko już jasne, czyli wiadomo, jakie kosmetyki aktualnie stosuję? Co się u mnie sprawdza i co pewnie też będę sprawdzać w najbliższym czasie? Jakie mam zapasy albo i nie? Na co aktualnie stawiam w okresie letnim, jeśli chodzi o makijaż? Także wszystkie informacje bardzo proszę podane na tacy i mam nadzieję, że ten film zaspokoił ciekawość osób, które od jakiegoś czasu właśnie o to pytają. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!